Pierwszy asystenci Marcin Ciechanowicz i Bartłomiej Bechemkę. Pan Dąbrzalski z Warmińską. Zaczynają goście. Maciej Urtnowski i Piotr Wardowski, drużyny Politechniki. Pawicki, Wesserling. Między obrońcami czekając na jakieś prostopadłe podanie. Ziarko, ładny zwrot na lewą nogę. Ziarko, rykoszet i jest 1-0. Patryk Ziarko otwiera wynik tego spotkania. Mieliśmy Kozakiewicz radzi sobie. Kozakiewicz jeszcze dogrywa do Poźniaka. No i znów było blisko. Podobnie zresztą jak i Horbacz oraz Wesserling. Wcześniej oczywiście już wspomniałem o Wojtku Pawickim. Zablokowany strzał. Teraz w drugiej kolejce niedaleki wyjazd. A i teraz broni fantastycznie na parkiecie w zespole AZS UG. Depta Olszewski. Zaskoczony Buchholz, ale dobrze ustawiony. Ale teraz przechwyca piłkę Pawicki. 2-0. To jest właśnie trener zespołu AZS UG. Trzecia bramka w tym sezonie. Do szatni strzelić AZS-owi UG. Może jeszcze jedna. Wojciech Pawicki. 3-0 na 10 minut przed zakończeniem pierwszej połowy. Fantastyczna końcówka Wojciecha. W bramkach Patryka Ziarko i dublecie Wojciecha Pawickiego. I ruszamy w drugą stronę. Dominik Depta. Ziarko. Druga strona. To musi być bramka. Tyle, że no, Wesserling Wardowskiego szuka uderzenia po długim rogu w samo okienko. Ale Madani sparował Poźniak. Akurat nikt nie zmierzał na dalszy słupek. Jeszcze z powietrza Karim Madani grał jeszcze w zeszłym sezonie w barwach Politechniki. Oj, teraz tego spotkania. Wesserling zostawił piłkę. Pawicki, krótkie rozegranie. Przez Wojciecha Pawickiego jest po drugiej stronie. Ziarko! Ziarko! Fantastycznie podbija piłkę nogą. No teraz znakomita okazja. Jeszcze poprawka. Pawlicki strzela. Pytka, Burglina, Cyman. Czy wykorzysta tę sytuację? Tomasz Poźniak do Mateusza Cymana, jest 4-0. Karim Madani broni Buchholz, jeszcze strzał, trafia piłka w głowę. No i jest przy piłce, on albo Buchholz. Ależ niesamowita sytuacja. Jeden róg Buchholz, Wesserling. Oj, oj, oj. Tomasz Poźniak. Jest. Jest bramka numer 5, no tak aż zawahałem się, z której strony padło, czy była to boczna siatka. Zdołał jednak trafić Tomasz Poźniak, ale jakoś nie potrafi strzelić bramki przeciwko swojemu byłemu klubowi. W zeszłym sezonie 17 meczów i 5 goli w barwach Politechniki, a dziś AZS Uniwersytet Gdański wygrywa pewnie, zasłużenie. Pokonuje Politechnikę Gdańską 5-0. Mimo tego jestem zadowolony z tych pierwszych dwóch meczów. Gdzieś tam fajne jest to, że chłopaki się dobrze zaangażowali w całość przygotowań, w całość.